Witam serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że dzisiaj mogę wraz z Wami świętować, bo to jest nasze święto, wielkie święto, w którym wspominamy coś, co ma wymiar wieczny. Czasami sprowadzamy to do jakiejś liturgii, ale ja wierzę, że każdy z nas gdzieś głęboko ma świadomość i przeżywamy to. I wiemy, że Bóg naprawdę nas wyratował z dramatycznej sytuacji. Jeśli można to użyć słowo dramatyczny, chyba nie ma takiego słowa. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Mocne słowo. Przeżywam je ostatnio. To słowo prowokuje mnie do stawiania sobie pytań i chciałbym je postawić sobie, ale również Wam. Dlaczego niektórzy rozwijają się bardzo dynamicznie w swoim duchowym życiu? Nawracają się i mówią: Wow! A inni tak sobie. A jeszcze inni, gdy przyglądamy się ich życiu, ich duchowemu życiu, moglibyśmy powiedzieć, stoją w miejscu, w tym samym miejscu. Możemy też postawić pytania sobie w innym kontekście. Dlaczego czasami mamy okresy, czy mamy okres takiego niesamowitego rozwoju, niesamowitego takiego duchowego, Poznania i wchodzenia głębiej w Chrystusowe życie. A potem przychodzi czas pustki, czas pustyni, czas, w którym mówimy, nic się nie dzieje. Myślę, że to są ważne pytania i warto szukać na nie odpowiedzi. Zgodzicie się ze mną? Niektórzy się zgadzają. Gdzie jest przyczyna? Gdzie jest przyczyna tego? Dzisiaj drodzy w oparciu o Ewangelię Łukasza, 8 rozdział 11-15 będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Nie otwierajcie nawet Biblii, znacie to miejsce. Pewnie słyszeliście już wielokrotnie kazanie na ten temat, bo jest to wyjaśnienie przypowieści o czworakiej roli. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi jeszcze raz i spróbujmy. Szukać odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. W ostatnich dniach Duch Święty bardzo wyraźnie przez to słowo przemawiał do mnie. Mieliśmy Tydzień Postu i Modlitwy w naszym zboże. Mamy już taką coroczną tradycję, i naprawdę był to błogosławiony czas w moim życiu, ale również widziałem w życiu moich braci i sióstr. Czego Nawiązując do przypowieści o czworakiej roli, czego potrzebuje rolnik, aby zbierać plony? W zasadzie dwóch rzeczy. Potrzebuje kawałek ziemi, im większy, tym lepiej, tak? I potrzebuje nasion. Jak ma te dwie rzeczy, może zrobić bardzo wiele, i możemy się spodziewać, że gdzieś tam, czy w okresie żniw, czy jesieni, będzie zbierał plony. Jeśli chodzi o Boże o nasienie, duchowe nasienie mamy słowo Boże. Pan Jezus powiedział w tej przypowieści ziarnem jest słowo Boże. To ziarno jest doskonałe. Powiem tak, jest tak doskonałe, że nie może być lepsze. Tak zgodzicie się ze mną? Pierwszy wniosek płynący z tego podobieństwa jest taki: jeśli w moim lub twoim życiu nie ma duchowego plonu, to zapewne nie jest to wina ziarna, bo ono jest doskonałe. W rolnictwie funkcjonuje taka, taka, takie określenie siła kiełkowania. Słyszeliście o czymś takim? Siła kiełkowania. Robi się z partii nasion, bierze się próbkę stu nasion, wysiewa się je w, w tych samych warunkach. Oczywiście muszą być zachowane odpowiednie warunki, żeby to ziarno mogło skiełkować. Nie pamiętam, ale to chyba różnie w zależności od ziarna, po jakimś czasie sprawdza się ile z tych stu ziaren skiełkowało. I wtedy po, po przeliczeniu mówi się, że siła kiełkowania wynosi na przykład 70. To znaczy, że ze 100 ziaren 70 skiełkowało. Jak myślicie, ile, jaka siła kiełkowania jest tutaj? 100%. 100%. To ziarno, jak powiedziałem przed chwileczką, jest doskonałe. A zatem musimy sobie postawić pytanie, gdzie może być ukryty, ukryty problem naszego braku duchowego plonu? Otwórzmy sobie tą przypowieść na wersecie 15. Łukasz 8, 15. Dzisiaj rozpoczniemy od końca tej przypowieści. Okay? Apost... A Pan Jezus powiedział tak. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym, dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Serce, czy ziemia, obrazuje tutaj serce człowieka. I dobra ziemia, o której Pan Jezus mówi, ma następujące cechy: musi być szczera, musi być dobra i musi być wytrwała. Trzy cechy. Jeśli nasze serce ma te trzy cechy, jest gotowe, aby przyjmować Boże Słowo i aby wydawać obfity plon. Czym jest serce człowieka? Musimy w jakiś sposób je zobaczyć, zdefiniować, o co tutaj chodzi, co tak, o co mam zadbać, co ma ulec przygotowaniu, żebym to, mógł przyjąć to słowo. Drodzy, psychologia zniekształciła nasz sposób patrzenia na człowieka, ponieważ psychologia nie uznaje sfery duchowej. Nie uznaje tego. Jeśli porozmawiacie szczerze z psychologiem, powie, czegoś takiego w psychologii nie ma. To jest w religii, tak sobie mówią. Dlatego też psychologia uważa, że ten wewnętrzny człowiek to są jego emocje i to są jego myśli. Te dwa aspekty możemy jeszcze dorzucić wolę, jakieś tam świadomość siebie, sumienie ale to wszystko to jest sfera psychy. Sfera, oni to nazywają też często duszą. Czy to jest tożsame? Czy możemy to wrzucić do jednego worka, powiedzieć, o, to jest, to jest jedna całość? Posłużę się pewnym przykładem, a jest ich więcej, ale użyję najbardziej mocnego. Największe przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca. Z całej Duszy, z całej myśli i z całej siły. Jeśli psychologia się nie myli, to, to ta rozbudowa tego przykazania jest niewłaściwa, tak? Powinno, miłuj Boga całym swoim ciałem i całą swoją duszą, tak? Ale tutaj Boże Słowo rozdziela serce od duszy, od umysłu i można by powiedzieć, od naszej woli, tak? Z całej siły. Siła jest aktem naszej woli. Coś robimy. Coś, jakieś podejmujemy decyzje i wykonujemy jakieś działania. Więc mamy cztery aspekty. Czym zatem jest serce? Wiecie, od pewnego czasu z racji tego, że troszeczkę bardziej zaangażowałem się pracą wśród ludzi z depresją, mniej więcej od dwóch lat wiele czytam na temat człowieka. Właściwie mogę powiedzieć antropologia staje się powoli moim takim hobby, takim głębokim zainteresowaniem, ale w tym zdrowym znaczeniu. Staram się zrozumieć, co mówi psychologia i staram się przypatrywać Bożemu słowu. Serce to nasz wewnętrzny człowiek na pewno. To nasze jestestwo. W sercu rodzą się zamysły człowieka. Pan Jezus o tym mówił, serca pochodzą złe, ale też i dobre myśli, tak? Pan Jezus skupił się na złych myślach. W sercu rodzi się wiara. Jeśli ustami wyznasz i w sercu uwierzysz. W sercu rodzi się nadzieja. To nie pochodzi z naszego intelektu, że sobie coś skalkulujemy, no 90% jest pewne, będę miał nadzieję. Ta nadzieja jest bardzo głęboko. Czasami wbrew okolicznościom, tak? Czasami umysł, intelekt powiada, chłopie, jesteś głupi. Masz błędną nadzieję, pustą nadzieję, ale ona jest w sercu i wbrew wszystkiemu, co, jakie informacje do nas docierają, mamy nadzieję. Podobnie jest z wiarą. W sercu rodzi się miłość. W sercu rozlana jest Boża Miłość. I tutaj możemy podobnie spojrzeć. Człowiek kocha, miłuje. Czasami widzimy w małżeństwie dwie strony, jakiś konflikt, i jedna ze stron mówi: Ale ja go tak kocham. To jest mój mąż, czy to jest moja żona. I będę czekać na niego, wbrew wszystkiego. Głęboka miłość. W sercu też funkcjonuje nasze sumienie. To nie jest jakiś Dekalog zapisany w naszym intelekcie, gdzie kalkulujemy, czy nam się coś opłaci, czy nie. tak? Po prostu ono się włącza w momencie, kiedy łamiemy moralne zasady. Czasami ten kodeks moralny jest zdeformowany przez społeczeństwo, przez kulturę, przez wychowanie, ale w jakiejś szczątkowej formie zawsze zostaje. Gdy człowiek zabija drugiego człowieka po raz pierwszy, ma. Głębokie wyrzuty sumienia, dlatego, że to jest w naszym sercu. Dlatego Boże Słowo zachęca nas do czegoś niesamowitego. Powiada tak: czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego portfela. <laughs> tak? Z swego domu. Z tego wszystkiego, co zdobyłeś. Nie. Boże Słowo powiada. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca. I drodzy, pierwsza rzecz, do której Was zachęcam, spróbujcie popatrzeć na Boże Słowo z, tego punktu, z punktu antropologii. Popatrzcie na siebie jako istotę duchową, przede wszystkim niecielesną. Świat przywiązuje wagę do tego, co widać, tak? I dobrze, że jesteśmy wykąpani, czyści, ogoleni, uczesani ładnie. To wszystko jest pięknie, ubrani. Powinniśmy o to dbać. Ale człowiek przede wszystkim jest duchem, a mieszka w ciele. A zatem musimy postawić sobie kolejne ważne pytanie: jak posiąć serce szczere, dobre i wytrwałe? Co mam robić? Albo czego mam nie robić? Ciekawe? Szukamy dalej? Niektórzy chcą. Dobrze, idziemy dalej. Otwórzmy sobie Łukasz 8:12. I czytamy. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, wysłuchali słowa Bożego, czyli to słowo zostało posiane. Potem przychodzi diabeł i co robi? Wybiera z ich umysłu, nie z ich serc, wybiera to słowo z ich serc, aby nie uwierzyli i aby nie byli zbawieni. Dlaczego diabeł ma możliwość wybierać Boże Słowo? Z powodu niewłaściwej wiary. Z powodu niewłaściwej wiary. I to jest ten pierwszy aspekt, na który dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę. Nasza wiara może się opierać na takich czterech fundamentach. I zapewne zgodzicie się ze mną. Pierwsze to wiara oparta na tym, co widzę, tak zwana wiara zmysłowa. Powołam się na świadka tej, tej, tego sposobu wierzenia, niewierny Tomasz. Znacie tą historię? Nie zobaczę, nie uwierzę. Pan Jezus, kiedy spotkał się z nim, mówi, zobacz, włóż tu palec i wierz. I kiedy... Tomasz zobaczył i włożył swój palec, jak zaczął wielbić Boga i krzyczeć: Jaka wiara przyszła do jego serca? Pan mój i Bóg mój, tak? To była wiara zmysłowa. On potrzebował faktów zmysłowych. On musiał to zobaczyć. I drodzy, to, to nie jest co, nie potępiajmy Tomasza. Ja u siebie w życiu widziałem wiele momentów zmysłowej wiary, chciałem zobaczyć. Modliłem się, żebym zobaczył. I myślę, że każdy z nas gdzieś w jakiś sposób takiej wiary doświadcza. Druga forma to jest wiara oparta na emocjach. Chcę czuć. Modlę się z kimś, na przykład o uzdrowienie. Pytam się, i jak? Nie czuję. Nie czuję nic. Ja mówię, ja się nie modliłem, żebyś się czuł. Ja się modliłem, żeby Bóg dotknął się Twojego ciała, ale chcemy czuć. Właściwie to są dwa największe problemy w życiu chrześcijańskim, jeśli chodzi o wiarę. Chcemy widzieć i wtedy gotowi jesteśmy uwierzyć, albo czuć i wtedy jesteśmy gotowi uwierzyć. Wiecie, ile błogosławieństwa pozbawiają się chrześcijanie, dlatego że swoją wiarę opierają na uczuciach? Trzecia to jest wiara intelektualna, czyli ktoś, kto ma głębokie przekonanie w swoim intelekcie. Tak, wiem, jestem o tym głęboko przekonany, ale kiedy patrzysz na jego życie, to to tylko jest tutaj. To nie, nie działa w jego życiu. Jego intelekt został przekonany, ale nie przeszło to z intelektu do serca. Nie poszły za tym jakieś decyzje, jakieś deklaracje. Słowo Boże musi być zasiane w naszym sercu. Wiecie, umysł jest ciekawy, bo w tym tej, w tej pierwszym aspekcie, kiedy słyszymy Słowo, to ono przechodzi przez sito naszego umysłu. I czasami to sito jest tak gęste, że niewiele Bożego Słowa wchodzi do naszego serca. Ono jest blokowane natychmiast. To jest niemożliwe. To w moim przypadku to nie zadziała. I ma, możemy mieć tysiące innych argumentów, aby to Słowo nie przeszło. Wiara intelektualna, przekonanie intelektualne. Bardzo wielu ludzi wierzy, że Bóg jest, tak? Bardzo wielu ludzi jest gotowych podpisać się pod tym, ale to nie ma żadnego znaczenia w ich codziennym życiu. To jest tylko w intelekcie. Lubimy łechtać nasz intelekt. Lubimy zbierać informacje, przetwarzać je, ekscytować się nimi. Ale myślę, że nie temu służy Boże Słowo. I czwarta jest to wiara sercem, oparta na fundamencie Bożego słowa. Wiecie, w swoich początkach chrześcijaństwa zrobiłem coś, co nawet ktoś mnie tam napomniał. Kiedyś po właśnie takich tych wędrówkach intelektualnych, emocjonalno, zmysłowych kiedy tak bardzo myślałem, że wierzę, ale dotarło do mnie, że coś jest nie tak, zostałem zainspirowany i położyłem Biblię na podłodze. I stanąłem na nim. W skarpetkach, nie w butach. I powiedziałem do duszy swojej: Tak będziesz budować swoje życie. Na Słowie Bożym. Na nim będę stał. Na nim będę budował swoje życie. I wiecie, to bardzo mi pomogło. Polecam, jeśli ktoś ma problemy. Słowo Boże nie zawsze idzie w parze z tym, co widzimy albo co czujemy, albo co myślimy. Nie zawsze powiem więcej, zazwyczaj nie idzie w parze. Zazwyczaj musimy stoczyć bój z samym sobą, kiedy przyjmujemy Boże Słowo. Wtedy jakby wszystko się sprzysięga przeciwko nam. I zaczyna się walka o wiarę. Ale Boże Słowo opowiada: Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary, nie z emocji, nie z intelektu, nie z tego co widzę, ale z wiary w Boże Słowo. I drodzy, pierwsze pytanie, którym chciałbym, które chciałbym postawić i zostawić nas dzisiaj. Na czym opierasz swoją wiarę? Na czym? Często o tym nie myślimy. Na czym budujesz swoją wiarę? Na tym, co widzisz, na tym, co czujesz, czy na Bożym Słowie. I to jest pierwsza rzecz, pierwszy aspekt, który może zablokować całkowicie Twój duchowy rozwój, jeśli nasza wiara nie jest umieszczona na właściwym fundamencie. Jak szybko poddajesz się, gdy sprawy toczą się inaczej niż oczekiwałeś? Dobre pytanie. Ale przejdźmy dalej. Łukasz 8:13. A tymi na opoce są ci, gdy, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo. Widzicie tutaj tą emocjonalną wiarę? Ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, w chwili pokusy odstępują. I to jest ten drugi aspekt, który może spowodować, że w Twoim i w moim życiu nie będzie plonów. Nie będzie owoców, pomimo że ziarno zostało rozsiane. Czym jest ta druga grupa, czyli posianych, czyli tych bez korzenia? Czym jest ten korzeń? Z radością przyjmują słowo, do czasu nawet wierzą, lecz korzenia nie mają. Tym korzeniem są Twoje i moje motywy: motywy, dlaczego naśladuję Jezusa Chrystusa. Dlaczego jestem Jego uczniem. W Królestwie Bożym mamy trzy typy dzieci bożych. Już dzisiaj pastor o tym troszeczkę mówił. Pierwsi to są niewolnicy. To są ludzie, którzy narodzili się na nowo, są dziećmi bożymi, ich imiona są zapisane w niebie, ale służą Bogu z lęku. Przed piekłem, przed karą, przed utratą nagrody. Tym, tym motywem do służby, do oddania się Bogu, do przemiany w ich życiu jest lęk. Strach przed trzy kropki. Druga grupa to są najemnicy. To są ludzie, którzy widzą korzyści z bycia chrześcijaninem. Mam biznes, jestem dzieckiem Bożym, a więc Bóg będzie mi błogosławił. Mógłbym tutaj wymieniać różne rzeczy, ale jest trzeci rodzaj dzieci Bożych w Kościele, w Królestwie Bożym: to są dzieci obietnicy, którzy żyją z Bogiem w Jego relacji opartej na miłości. Na miłości, po prostu. I tutaj również musimy zweryfikować nasze motywy. Nie chcę, właściwie każdy punkt jest to kazanie, tak? Moglibyśmy rozwinąć myśl. Ale chciałbym dzisiaj pozostawić Was również z tym aspektem i zadać pytanie: Dlaczego jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa? Dlaczego go naśladuję? Jaki motyw przyświeca mi, że dzisiaj. Może od 20 lat, może od 50 lat, może od pół roku, postanowiłem iść za Jezusem. To jest kolejny bardzo ważny aspekt, któremu należy się przyjrzeć. Jeśli masz nieprawidłową motywację, nie wydasz owocu, pomimo że może być obficie ściane z tej kazalnicy, możesz po kilka godzin spędzać nad Bożym Słowem ale owoc nie przyjdzie. I trzecie, werset 14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idą z drogą wśród trosk, bogac, rozkoszy życia, ulegają przydłuszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Kim są chrześcijanie, którzy mają zachwaszczone serca? Bo tak by trzeba to obrazowo przedstawić. To są chrześcijanie, którzy skupieni są bardziej na sprawach tego świata niż na sprawach Królestwa Bożego. Skupieni, by być, by mieć chodzi o sprawy materialne, chodzi o przyjemności, a chrześcijaństwo jest jakby biegnie równolegle drugim torem. To są chrześcijanie, którzy mają źle ułożone priorytety. Albo nigdy się nad tym nie zastanawiali. Po prostu nawrócili się i żyją dalej. Trzeba się bogacić, trzeba tam, trzeba tu pojechać, trzeba to mieć, trzeba tamto i tak dalej. Nigdy nie zweryfikowali swoich priorytetów w życiu. Albo pogubili się w tym. Miałem taki czas w swoim życiu. Kiedy rozsypały się moje priorytety jako chrześcijanina już wieloletniego. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy zatrzymali się i zadali sobie pytanie, jakie są moje priorytety. Bo może się okazać, że stoimy w takim rozkroku. Kiedyś, jako chłopak, mieliśmy taką zabawę, właśnie na przedwiośnie. Kiedy wiecie, kiedy zimy były ostre i kiedy wody, mieliśmy taki staw blisko domu, i kiedy wszystko zaczęło topnieć, lud zaczął pękać, no to mieliśmy taką zabawę, że skakaliśmy z kry na kre. Głupia zabawa, bo można było się utopić. Ale wiecie, jak to chłopaki. I pamiętam, skoczyłem na krę i ona pękła. I jedną nogą stałem na jednej części, a drugą nogą na drugiej, i to zaczęło się rozjeżdżać. I wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, zobaczyłem ten obrazek. Tak wygląda życie chrześcijańskie. Zaczyna nam się rozjeżdżać. Nie ma spójni, nie ma jedności. Jedna noga jest tu, druga jest tu i teraz co zrobić dalej, tak? Jesteśmy w takim rozdwojeniu. Musimy podjąć decyzję. No ale my nie chcemy podjąć wtedy Za wszelką cenę chcemy stać na tych dwóch krach. Nie da się. Nie da się. Utoniesz. Priorytety, właściwe priorytety to kluczowy aspekt zwycięskiego życia w Chrystusie. Jeśli są niewłaściwie ułożone, powodują zamęt w duchowym życiu. Warto spojrzeć na swoje życie i zadać sobie pytanie, o czym najczęściej myślę, czego pragnę, o co zabiegam, czego szukam. Wiecie, dramatu całej sytuacji dodaje fakt, że do trumny nam włożą to, co zechcą. Tak? A więc musimy być świadomi tego, że nic nie wnieśliśmy, jak mówi Boże Słowo, i nic stąd nie zabierzemy. Ale zostaniemy przeniesieni z tego świata do nowego, pięknego. I właśnie ten czas tutaj jest preludium jest takim wstępem do czegoś wielkiego. Czy nie jest właściwe usiąść i zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze? Gdzie jest skarb Twój? Tam jest serce. Widzicie? Tam jest serce Twoje, nie Twój intelekt, nie Twoje emocje, Twoje serce, Twoje jesteście. Ta najgłębsza istota jest w tym. Ona się przykleja do tego. Dlatego tak ważne jest, co jest Twoim skarbem. Czy Chrystus, czy Królestwo Boże, czy życie wieczne, czy coś z tego świata? Chciałbym być dobrze zrozumiany. Fajnie, że masz ładny dom, że masz nowy samochód, że Ci się dobrze powodzi, ale to jest wszystko dodatkiem. To jest dodatek do czegoś wielkiego. I ciesz się z tego, dziękuj Panu Bogu, ale nie traktuj to jako coś największego, co mogłeś otrzymać od Pana Boga. Bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, co Bóg przygotował. Ja też. Pastor Andrzej też pewnie nie. Bo Biblia mówi, że nawet oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca nie wstąpiło. Żyjemy gdzieś na początku. Wszystko jest jak w zagadce. Ale jak ważne jest, aby Twoje serce Miało poukładane priorytety. Jeśli tego nie ma, nie będzie plonu. Będziesz się modlił, będziesz czytał Biblię, ale nie będziesz oglądał plonu w swoim życiu. Drodzy, nowe życie w Chrystusie staje się naszym udziałem w chwili narodzenia na nowo. Zgadzacie się? I Bóg nie mówi, że, o, dajmy mu jeden. Decymetr kwadratowy tego życia. A jak go zużyje, dobrze zagospodaruje, damy mu więcej. Czasami tak myślimy. Ale Bóg dał nam wszystko, Biblia mówi w Chrystusie, tak? Wszystko. On już ci więcej nic nie dołoży, bo dał wszystko, co miał. Dał syna swego, w którym stworzył wszystko. Boska jego moc, czytamy w, liście, w drugim liście Piotra, obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. W jaki sposób? Tutaj musimy sobie postawić pytanie, czy to objawia się w sposób automatyczny? Nie. Piotr wyjaśnia przez poznanie. A więc ta pełnia jest w tobie. Jest we mnie, ale możesz przeżyć życie, nie będąc świadomy tego, kim jesteś. Kto jest w Tobie? I będziemy takimi duchowymi dziadami, tak? Panie Boże, daj, Panie Boże, rozwiąż, Panie Boże, to, Panie Boże, tamto. Ja nie mam nic przeciwko modlitwie, ale często kiedyś zauważałem, że moja modlitwa właśnie to było takie żebranie u Pana Boga. Żeby podpisał czek, który ja już wypisałem, Pani, ja wiem, wszystko jest, tylko złóż podpis, i będzie wszystko w porządku. Bóg mówi, To nie jest moja droga. To, co dzisiaj było powiedziane. Bóg ma swoje drogi. Boże dzieło, doskonałe, dokończone dzieło, zaczyna funkcjonować w naszym życiu przez wiarę. Ale, żeby mogło funkcjonować przez wiarę, musi się znaleźć Słowo Boże. Ale, żeby to Słowo mogło wydać plon, musi być dobrze przygotowane serce. Zgodzicie się? I kiedy te elementy są połączone, następuje eksplozja, bomba atomowa. Nagle zaczynamy przeżywać niesamowite rzeczy z Bogiem, bo wszystko jest na właściwym miejscu. Słowo Boże wtedy zaczyna mieć bardzo głęboki wpływ na moje życie, na mój umysł, na moje emocje, ale na moje serce. Na moją wolę. Zaczynam żyć po prostu Bogiem i z Bogiem. To jest staje się bardzo realne. Ale kiedy serce nie jest przygotowane, wtedy jest jak jest. Drodzy, pozwólcie, że na koniec zadam pytanie. Na koniec. Kiedy rano się golisz, pytanie do mężczyzn: kogo widzisz w lustrze? Księcia czy żebraka? Kogo widzisz? To jest dobry test. Droga siostro, kiedy robisz makijaż rano, kogo widzisz w lustrze? Księżniczkę czy żebraczkę? A co mówi Boże Słowo? Pozwólcie, że dzisiaj powołam się na objawienie Jana. Jest tam napisane tak: Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga, Ojca swojego. Sprawdźcie w swoich Bibliach, czy macie uczynił, czy uczyni, bo to jest ważne. Uczynił. Czas przeszły dokonany. To się wydarzyło. To jest faktem. To jest. Jeśli narodziłeś się na nowo, to jest. To znaczy, że Bóg uczynił cię księciem, księżną. Jesteśmy z rodu królewskiego. Nie jesteśmy byle kim. Nie jesteśmy dziadami duchowymi. Jesteśmy księżnymi i księciami duchowymi. Chcę Ci powiedzieć, że w tej chwili jesteś w najlepszym środowisku, miejscu w tym mieście prawdopodobnie. Jesteś wśród rodu książęcego. Czy, czy postrzegasz to w ten sposób? Czy raczej widzisz takie duchowe sieroty, które się zebrały i, i tak będą biadolić przed Panem Bogiem? Ironizuję trochę, wybaczcie. Ale czasami się tak zachowujemy. Ale Biblia mówi zupełnie co innego. To jest moja metryka urodzenia. Odpis i kopia zrobione. I w każdej metryce urodzenia są dane rodziców. I mam tutaj imię i nazwisko mojego ojca. W mojej metryce. Nie wzięłam się znikąd. Mam pochodzenie. Mam rodowód. Podobnie mamy duchową taką metrykę. Ty i ja. Jest tam rubryka Imię Ojca. I w tej duchowej rubryce jest napisane tak: Tym zaś, którzy przyjęli Jego Chrystusa, dał prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi i z cielesnej woli, lecz z Boga. Jak ważne jest, abyśmy przyjmowali Boże Słowo. Weźcie tylko ten jeden aspekt. Jestem z Rodu Królewskiego, jestem kapłanem Boga i zaczynam to traktować poważnie w swoim życiu. Zaczynam tym żyć. Zaczynam postrzegać siebie jako rzeczywiście Dziecko Boże, z Rodu Królewskiego, jako kapłana Boga. Staje się to moją codziennością. Potraktowałem to naprawdę z największą powagą. I powiedziałem sobie, tak będę na siebie patrzył, tak będę postępował. Moje pytanie, czy jako duchowy książę, bo tak muszę spojrzeć na siebie, czy wypada mi pójść do knajpy i siąść z pijakami? Nie wypada. Nie wypada. Moje urodzenie mi nie pozwala na to. Czy wypada mi siąść z jakimiś kpiarzami i, i słuchać i opowiadać obrzydliwe kawały i śmiać się z tego? No nie, no do, do księcia to nie pasuje zupełnie, prawda? I tak moglibyśmy przejść przez różne aspekty naszego życia. Nagle zaczynasz weryfikować, z kim się spotkasz, o czym będziesz rozmawiał, do jakiego miejsca będziesz wchodził lub nie. Bo mówisz, to jest niegodne. Ja jestem z rodu książęcego, z ludu Bożego. Jestem zupełnie kimś innym. Ja nie chcę powiedzieć, żebyśmy poniżali ludzi tego świata. Dla nich też Bóg, na nich też Bóg czeka, tak? Ale zachowujmy się na miarę swojego powołania. Jesteśmy z rodu królewskiego. Rozejrzyjcie się na lewo i na prawo. Tak, to są książęta i księżne. To są ludzie wybrani przez Boga? Biblia mówi, że jesteśmy dziedzicami, a współdziedzicami Chrystusa. Wiecie, jak, jak długo to było puste słowo dla mnie? No tak, to co po ojcu mi się należało, o, no to, 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 to było coś realnego, coś co widziałem, ale to jakieś dziedzictwo o co tu chodzi? Ale kiedy staniesz? W dniu ostatecznym i zobaczysz, co Bóg przygotował, powiesz, ale byłem niemądry. Biegałem za próżnią, a tu Bóg przygotował takie wielkie rzeczy. Jeśli serce jest przygotowane, a to jest Twoja i moja odpowiedzialność, zgodzicie się? Wtedy mogą dziać się wielkie rzeczy w Twoim, moim życiu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy. Mieli właściwie przygotowane serce. Szczere, dobre i wytrwałe. Szczere, dobre i wytrwałe. I kończąc, drodzy, chciałbym zostawić nas z trzema pytaniami. To nie są pytania, na które być może odpowiesz sobie tutaj, teraz, w krótkiej modlitwie, której zakończymy nabożeństwo. Ja myślę, że to może być. Taka refleksja na cały tydzień, tak? a może cały miesiąc? Niech to trwa miesiąc, ale jeśli poukładasz sobie, przygotujesz serce na siew, to to jest wielkie błogosławieństwo. Rolnik nie wpada na 15 minut na swoją rolę, zgodzicie się? Jakże mozolnie pracuje całą wiosnę, już jesienią zaczyna. Ile pieniędzy wyrzuca tam w tą glebę? żeby w żniwa oglądać dorodne głosy? Na czym opierasz swoją wiarę? Na widzeniu, na uczuciach czy na słowie Bożym? Jaką postawę zajmujesz wobec Boga? Postawę niewolnika, sługi czy dziecka Bożego? Inaczej mówiąc, dlaczego jesteś naśladowcą Chrystusa? Dlaczego poszedłeś za Nim? I ta odpowiedź da Ci wskazówkę, w którym miejscu jesteś. I trzecie, gdzie jest Twój skarb? Co jest najważniejsze w Twoim życiu? Czego szukasz? Jakie masz cele? Jakie masz priorytety w swoim życiu? Jak postrzegasz swoje życie? Jak je widzisz następne pół roku, pięć lat, może pięćdziesiąt, czy patrzysz z perspektywy wieczności na swoje życie? Bo to wtedy wyznacza zupełnie inne priorytety. Tymi pytaniami chciałbym, przede wszystkim tym słowem, chciałbym podzielić się, czy chciałem się podzielić z Wami, i chciałbym te pytania zostawić Wam. Ważne jest, żeby mieć jasne, jasną odpowiedź na te wszystkie trzy pytania, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Żebyśmy gdzieś na końcu nie byli zdziwieni. Jak Pan Bóg pokaże, jak, jak wiele siał do naszego życia, a jak niewiele owoców zostało zebranych. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję za przywilej, za zaproszenie, że mogłem stanąć na tym miejscu i Przyjmijcie Słowo, rozważcie je i idziemy do przodu, bo do tego jesteśmy powołani. Amen?